Witamy Państwa w ostatnim już dniu 2022 roku, a naszym gościem dzisiaj pani Renata Ćwiżań-Szymańska, skarbnik miasta Opola. Dzień dobry, pani skarbnik. Dzień dobry. Nie mamy co prawda butelki szampana tutaj, a to może i dobrze. Natomiast w oczekiwaniu na tego Sylwestra, proszę powiedzieć, czy otwierając tę butelkę szampana, będą powody choć minimalne do optymizmu na rok 2023, bo jeśli chodzi o samorząd, to wszyscy wiemy, że sytuacja samorządów jest bardzo trudna, ciężka i Opole chyba na tym tle się specjalnie nie wyróżnia. Tak, to trudny czas dla samorządów. No, kwestia otwarcia szampana i myślenia pozytywnie musi nastąpić, ponieważ wierzę, że ten okres trudny jest okresem przejściowym, że samorządy, chociaż mają trudną sytuację ze względu na kwestie składania budżetu na rok 2023, ponieważ są przesłanki ku temu, że te budżety są bardzo okrojone, jeżeli chodzi o środki. W związku z tym będzie ich trudna realizacja w roku 2023. Natomiast mamy świadomość tego, co może nas spotkać w 2023, czyli myślimy tutaj o kwestii większej inflacji, o kwestii wyższych stóp procentowych, o kwestii dużej presji, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, ponieważ najniższe wynagrodzenie również wzrasta z dniem 1 stycznia kolejnego roku. W związku z tym mamy wiele wyzwań co do roku 2023, ale tak jak każdy, myślimy, że to jest czas przejściowy i patrzymy bardziej w sposób optymistyczny. Jest pani zadowolona z tego, że radni zatwierdzili budżet? Przewidywane dochody 1 161 000 000, deficyt 218 000 000. Jak to się przekłada na pani słowa, pani skarbnik, że w Opole w mijającym roku dodatkowo nie zadłużyło się nawet o złotówkę? Tak, rok 2022 był też rokiem specyficznym, dlatego że weszliśmy już w nowy etap, czyli reformy Polskiego Ładu, gdzie samorządy już inaczej były rozliczone w zakresie udziału w podatku PIT. Czyli otrzymywaliśmy w sposób ryczałtowy środki przewidziane w 1/12 za każdy miesiąc. Także wiedzieliśmy, jak będą wyglądały wpływy z tego udziału. Wcześniej natomiast on zachował się zupełnie inaczej ze względu na to, że były inne przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym otrzymywaliśmy faktyczne udziały, uproszczając, czyli 50% podatków mieszkańców, które wpływało do miasta, już w 2022 tak się nie zadziało. No właśnie. Więc mieliśmy zupełnie inny rok w zakresie tych udziałów i to spowodowało, że już było trudniej planować budżet na rok 2022. Bo tu już była dziura w zakresie udziału w podatku PIT, a rok 2023 to jest jeszcze większa dziura, z którą musimy się zmierzać, jeżeli chodzi o te udziały, o te dochody, które mają wpłynąć w roku 2023. Pytam o to dlatego, że prezydenci, burmistrzowie wielu miast w Polsce już dali do sądu sprawy związane z wykonywaniem zadań zleconych przez rząd. Też padły takie słowa również i w Opolu, że trzeba wdrażać programy oszczędnościowe, bo sytuacja jest trudna. Państwo narzuca coraz więcej zadań, z którymi samorząd do tej pory nie miał aż tak do czynienia, jeśli chodzi o finansowanie tego typu przedsięwzięć. To jak to jest? Czy rzeczywiście Opole też będzie się sądzić z Państwem o kwestię tych zadań zleconych? Tak, dotknę tego tematu, ponieważ zadania zlecone to są zadania, które wykonujemy w imieniu rządu, jeżeli chodzi o samorząd. Uproszczę, tak? To są kwestie dowodów osobistych, kwestie meldunkowe, urząd stanu cywilnego i tak dalej. To są pracownicy, którzy wykonują te zadania. Natomiast ci pracownicy wykonujący, czy też ta usługa wykonywana przez samorząd, jest usługą kosztową. W związku z tym oczywiście państwo, czyli rząd, powinien zapewnić również finansowanie i utrzymanie tych pracowników czy tych zadań, jeżeli chodzi o samorząd, żeby można było je wykonać. I oczywiście tak się też dzieje. Natomiast te środki, które przepływają do samorządu, są niewystarczające na pokrycie tych kosztów.
W związku z tym myśmy zrobili taką rewizję ostatnich lat, od 2011 roku do 2022, i zobaczyliśmy, ile faktycznie te zadania zlecone nas kosztowały, jeżeli chodzi o obsługę tych zadań, a ile otrzymaliśmy. No i niestety nastąpiła pewna luka środków, które powinniśmy otrzymać więcej. Wystąpiliśmy tutaj za pośrednictwem firmy doradztwa podatkowego, która prowadzi nam całość tej sprawy i nie tylko nam, wielu samorządom, więc nie jesteśmy samorządem, który to sam w pojedynkę wykonuje. I rości sobie jakieś takie prawa. Tak, absolutnie nie. W związku z tym oczywiście przeanalizowaliśmy wszystkie te koszty i okazało się, że ta luka no to jest ponad 19 milionów złotych, a do tego dochodzą odsetki z lat ubiegłych, w związku z tym to jest kwota około 30 milionów złotych. No to co to oznacza tak naprawdę, gdybyśmy powiedzieli mieszkańcom, nie mamy 30 milionów, w związku z tym nie mamy? Tak naprawdę to co roku powinniśmy dostawać większe kwoty, tak, z tytułu tych zadań, które wykonujemy. Ponieważ nie dostawaliśmy, no to teraz pytanie jest takie, czy powinniśmy dochodzić tych kwot, czy nie? Uważam, że powinniśmy dochodzić ze względu na to, że samorząd wykonuje te zadania. I te pieniądze powinny się należeć samorządom. W związku z tym wystosowaliśmy tutaj za pośrednictwem, tak jak mówiłam, doradztwa podatkowego, wezwanie tutaj do zwrotu tych kwot, jeżeli chodzi o wojewodę. No zobaczymy, jeżeli faktycznie nastąpi tutaj sytuacja taka, że wejdziemy w dialog co do tych zwrotów, no to będziemy rozmawiać. Natomiast jeżeli nie, no to wystąpimy również na ścieżkę sądową, tak jak inne samorządy, o to, aby pozyskać te środki. Oczywiście to sąd określi, czy nam się należą te środki, czy też nie ostatecznie, ale uważamy, że to są środki, które należą się samorządom i one powinny trafić do kasy samorządu. No bo jak patrzę teraz na budżet 2023, budowa domu pomocy społecznej 38,8 miliona złotych, to gdybyśmy mieli te pieniądze, o których pani mówi, byłoby dużo łatwiej, rozumiem. No to jako jeden z możemy tak uprościć oczywiście, ale ja powiem tak, no patrząc nawet chociażby na nasze funkcjonowanie bieżące, czyli funkcjonowanie naszych jednostek, urzędu, czyli realizacja tych naszych zadań podstawowych, to tutaj mamy nawet dziurę 43 miliony złotych, bo taki mamy deficyt operacyjny, który w historii miasta jest chyba największy i wystąpił ze względu na zupełnie zmiany finansowania samorządów. A co to jest deficyt operacyjny? Wyjaśnijmy. Oczywiście, bardzo wyjaśnię króciutko. Nasze dochody, które otrzymujemy na realizację zadań bieżących, są niewystarczające, aby pokryć nasze wydatki bieżące, a dopowiem, że one nam nie wzrosły, bo myśmy uchwalili budżet, gdzie wydatki bieżące utrzymaliśmy na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W związku z tym musimy bardzo mocno oszczędzać, żeby przy tak wysokiej inflacji, przy wzroście usług utrzymać ten poziom wydatków, jaki mieliśmy w 2022. Na pewno będziemy szukać takich możliwości, które pozwolą nam realizację tych zadań, które są w pierwszej kolejności niezbędne. Miasto się rozwija i to widać także po samym budżecie, patrząc rok do roku przez ostatnie lata. Co będzie, pani skarbnik, zatem najtrudniejsze? Bo też mówiła pani właśnie w wywiadzie, że no, PIT, utrzymanie jakiejś takiej, no, żeby to nie były fale i skoki, tylko pewnej stabilności, no, może pozwolić miastu na takie w miarę myślenie o stabilnym 2023 roku. Tak, obecnie, tak jak wspomniałam, reforma Polskiego Ładu no, nie sprzyja sytuacji planowania przez samorządy w sposób długofalowy, dlatego że te zmiany, które nastąpiły, radykalnie ograniczyły możliwości dochodowe samorządów. To powoduje, że tak jak wspomniałam, mamy uchwalony budżet z deficytem operacyjnym. To powoduje, że trudno nam się odnieść do lat następnych, jak będą wyglądać. W związku z tym no, następuje pewne przyhamowanie takiego długofalowego planowania miasta. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że już można zauważyć w przestrzeni medialnej, że rząd pracuje nad tym, aby faktycznie zmienić sposób finansowania samorządów, z czego bardzo się cieszę, ponieważ ten proces musi nastąpić, bo samorządy będą miały coraz trudniej z każdym rokiem. No nie wiemy, co przyniesie rok 2023, jeżeli chodzi o sprawne funkcjonowanie samorządów. Na pewno będą trudności, więc my będziemy bardzo mocno monitorować budżet miasta, jeszcze bardziej niż monitorujemy.
Czy ta wysoka inflacja może spowodować załamanie gospodarcze, bo pewnie też Państwo o tym myślą. Nie tylko inflacja, oczywiście KPO, o którym jest tak ciągle głośno, to może mieć taki pośredni czy bezpośredni wpływ na sytuację samorządów w ogóle w Polsce. No tak jak mówimy, Opole tutaj na tym tle pewnie jest w środku tego wszystkiego. Pamiętajmy, że sytuacja gospodarcza ma duże znaczenie również dla samorządów, bo chociażby kwestia udziału w PIT-cie, to jest tak naprawdę dzielenie się podatkiem naszych mieszkańców. Jeżeli czynnik taki jak kwestia bezrobocia, nic tu się nie zadzieje, czyli koniunktura gospodarcza będzie dobra, czyli inflacja nie wpłynie na to, że przedsiębiorstwa będą ograniczały zatrudnienie, chociaż są symptomy tego. Jeżeli faktycznie ta inflacja się zahamuje, a też o tym jest mowa, że te pierwsze 3 miesiące, czyli ten pierwszy kwartał będzie najbardziej trudny ze względu chociażby na kwestię kryzysu energetycznego, to będzie miało wpływ, kwestie cen paliw, to będzie miało wpływ na to, jak ta inflacja, kiedy ona się zahamuje, kiedy nastąpi. Najważniejsze jest jej zahamowanie, ja uważam. Później, jeżeli nastąpi jej spadek, to będzie ten symptom bardzo dobry. Oczywiście mamy jeszcze inne elementy składowe, jeżeli chodzi o czynniki ekonomiczne. Nie możemy powiedzieć tutaj, że jeden czynnik wpłynie na wszystko, bo wiele czynników wpływa na to, jak wygląda, tak jak mówiłam, koniunktura gospodarcza, jak będzie wyglądała inflacja, jak będzie kwestia hamowania inflacji, czy nastąpi przyrost stóp procentowych, czy nie. Nie wiemy, chociaż symptomy mówią o tym, że tak naprawdę i świadomość jest nasza taka, że tak naprawdę stopy procentowe, nawet jak są podwyższone, to efekt inflacyjny jest opóźniony. W związku z tym ja nawet się cieszę, że te stopy zostały przyhamowane, żeby faktycznie ocenić skutek tej inflacji, która nastąpi w roku 2023, żeby one nie wybiły się aż tak mocno, żeby nie zahamowały, nie doprowadziły do stagflacji, takich pojęć, które często Państwo też czytacie, jest w przestrzeni medialnej, czy recesji, czy zahamowania gospodarczego. To wszystko nie sprzyja niczemu, więc wszystko należałoby robić bardzo powoli i z dużą świadomością. Oczywiście przewidywalność jest trudna, bo chociażby nikt nie przewidział, że rok 2022 będzie tak trudny i zarówno dla finansów państwa, jak i również dla finansów samorządów. I nie wiemy do końca, jak 2023 się też ukształtuje. A ja bym tak króciutko jeszcze wróciła do Pana pytania odnośnie tego, co zrobiliśmy, że nie zadłużyliśmy miasta w roku 2022, czyli nie nastąpił przyrost zadłużenia miasta. Utrzymaliśmy zadłużenie miasta na poziomie 2021, mimo to, że zrealizowaliśmy tak wysoki poziom inwestycji, około 300 milionów złotych. Także to jest bardzo dość dobry, powiem, wyczyn, jeżeli mogłabym tutaj olimpijsko to potraktować, dlatego że my staraliśmy się tutaj maksymalnie zrobić wszystko, aby tak operacyjnie sterować budżetem, aby środkami naszymi wewnętrznymi finansować również tą część zadań inwestycyjnych, która oczywiście jest też wspierana środkami innymi, dotacjami z budżetu państwa, tak żeby ten wkład własny pochodził właśnie z naszych środków. I to, nie lubię tego słowa, ale powiem go, nam się udało. Chociaż nic się nie udaje, wszystko jest elementem dość mocnej pracy i analiz, ale to wykonaliśmy i powiem szczerze, ja jestem sama z tego zadowolona, że utrzymaliśmy ten poziom zadłużenia z roku 2021 przy tak szybkim wzroście obsługi zadłużenia, bo każdy, kto ma kredyt, to odczuwa, jak mocno wzrosły koszty jego obsługi. W związku z tym to jest też bardzo ważne. Ja dopowiem jeszcze, że mieliśmy też kwestię rewizji naszych odsetek, gdzie utrzymaliśmy tą rewizję na poziomach stałych, bo mogliśmy wybrać stopy procentowe stałe lub zmienne i wybieraliśmy już z końcem 2021 roku, gdzie inflacja była wtedy około 8%, a stopy procentowe były 2,45%. W związku z tym wybieraliśmy odsetki stałe i to nam też ułatwiło, że nasze koszty obsługi zadłużenia były niższe, niżeli mielibyśmy, gdybyśmy nie dokonywali takich rewizji i zmian
podejścia do kwestii stuprocentowych. No, pani skarbnik, no to na pewno powody do optymizmu i zielonego światełka, jak to się mówi, zawsze są i zawsze chyba lepiej niż do czerwonego. Zwłaszcza, że też Opole wciąż pamięta o mieszkańcach, bo patrzę teraz na to obywatelskie nasze Opole i tutaj też jest ponad 40 milionów złotych na te działania. To też chyba dobrze, że od wielu lat teraz obywatele też mają znaczny wpływ na pewne działania, które mają miejsce, zwłaszcza w poszczególnych dzielnicach, co widać zresztą na naszych, jak to się mówi, podwórkach bezpośrednio. Tak, to prawda, nie rezygnujemy z żadnej przestrzeni obywatelskiego Opola. Nie zawieszaliśmy budżetu obywatelskiego, chociaż w okresie covidowym i po covidowym mieliśmy taką możliwość. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, co w Opolu się dzieje, na każdą tkankę miejską. Tak naprawdę to my jesteśmy od tego, aby służyć naszym mieszkańcom i żeby realizować te cele, a myślę, że najbardziej one są realizowane przez budżet obywatelski w każdym wymiarze, zarówno i dotacyjnym, i budżetu obywatelskiego, czy działania rad dzielnic. To wszystko jest istotne dla każdego mieszkańca, więc im dajemy tą możliwość i jest ona utrzymana, tym myślę, że mieszkańcy powinni być z tego zadowoleni, że absolutnie nie ograniczamy tych możliwości. No to zobaczymy, co przyniesie nam już pierwszy dzień nowego roku, który przed nami. Drodzy Państwo, skarbnik miasta Opola, pani Renata Ćwiczeń-Szymańska była naszym gościem. To wszystkiego Dziękuję dobrego, bardzo. Pani skarbnik. Dziękuję. Żeby się te złotówki, jak to się mówi, w kasie zgadzały po jednej i drugiej stronie, to na pewno też będzie powód do radości w roku 2023. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wejdziemy z optymizmem w rok 2023 i pozwolimy sobie, żeby on był jak najdłużej utrzymany. Zarówno w przestrzeni takiej ogólnej, jak i również tej finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.